Po opadnięciu sportowych emocji rozległ się dźwięk syreny strażackiej, który oznajmił przyjazd prezentu dla OSP Zawadka od Urzędu Miasta. Gmina Brzostek wraz z Radą Sołecką Grudnej Dolnej na potrzeby OSP Grudna dokonała zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. Mam przyjemność rozmawiać z przedstawicielami Straży Pożarnej w Grudnej. I tutaj chcę zadać pytanie odnośnie, jakie plany, jakie działania odnośnie z przekazaniem tego wozu strażackiego? Znaczy, wóz Renault Mascot został nam zakupiony w pełni ze środków gminy Brzostek. Po długich staraniach, bo staraliśmy się o niego ponad 10 lat. W 49 roku istnienia straży, więc nasza straż już parę lat ma. Jak dalsze działania? Przede wszystkim usprzętowienie tego samochodu. Zakup agregatu wodnopionowego to by była najważniejsza sprawa. Razem z zbiornikiem 400-litrowym, który pozwoliłby nam działać już w zakresie ratownictwa technicznego w razie jakiegoś wypadku czy czemuś podobnemu. Zakup pompy pływającej do działań przeciwpowodziowych, ogólnie szeroko pojętego sprzętu. To może nam jeszcze coś Pan powie na temat jednostki? No to tak jak wspomniałem wcześniej, jednostka została założona 49 lat temu. W tym momencie jednostka ma 40 członków, w tym 24 czynnych. Co więcej, no posiadamy strażnicę na terenie gminy w miejscowości Grudna Dolna. Przebudujemy teraz, zaadaptowaliśmy strych na potrzeby takiego magazynu umundurowania i armatur wodnych. Po zakupie samochodu modernizujemy garaż, by wymienione brama garażowa, także jednostka działa dosyć prężnie. Staramy się o pozyskanie sponsorów na wspomniany wcześniej sprzęt. A jak Pan myśli, czy to te wszystkie działania pomogą w tym, żeby ta jednostka poszerzała się i żeby liczyła jeszcze więcej członków? Oczywiście. Każde dosprzętowienie, a tym bardziej takie dosprzętowienie, to jest wielki plus dla jednostki, wielki plus dla strażaków, a także to, że ludzie widzą, że coś się dzieje, że coś ta straż może w końcu zrobić. Dobrze, no to w takim razie dziękuję, no i życzę powodzenia tutaj w pracy i oczywiście nowych sprzętów na jak najtańszej cenie, bo to nie jest pewnie takie tanie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Państwo, drodzy druhowie, bardzo miło mi jest przywitać Was na tej uroczystości, podwójnej uroczystości przekazania dwóch samochodów pożarniczych, dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pierwszego dla jednostki OSP Grudna, jest to pojazd nowo zakupiony, oraz pierwszego w historii jednostki pojazdu dla OSP Zawadka Brzostecka. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się tutaj spotkać z okazji tak radosnej uroczystości. OSP Zawadka jest to jednostka, która w ostatnim czasie dosyć prężnie się rozwija, poprawia się stan umundurowania. Druhowie biorą udział w zawodach, w uroczystościach patriotycznych, gminnych, religijnych. I myślę, że ten żuk to jest taki dobry początek na naszą dalszą współpracę jako zarządu gminnego i tej jednostki oraz oczywiście gminy Brzostek. W tym momencie proszę naczelnika i prezesa z jednej i z drugiej jednostki o wystąpienie i nastąpi symboliczne przekazanie kluczyków od samochodu marki Żółk. Gratuluję Wam, niech dobrze służy, niech się dobrze prowadzi.
Druchowie. Jest mi niezmiernie miło przekazać Wam ten samochód pożarniczy. Jest to Wasz pierwszy samochód tej jednostki. Myślę, że będzie dobrze służył, a jednostka będzie się prężnie rozwijała i kiedyś będziemy mieli tu okazję uczestniczyć w przekazaniu kolejnych pojazdów, kolejnego sprzętu. Szkolcie się, bierzcie udział w uroczystościach, tak jak to robicie do tej pory. Gratuluję, a Szrucha, prezesa i naczelnika, proszę o symboliczne przekazanie pojazdu na ręce. Niech Wam służy, tak jak nam się. Dziękuję. Dalszą część poprowadzi. Ja mam tylko też chciałem powiedzieć, drodzy Druchowie, zawadki, to chciałem podziękować Wam za to, że zdobywaliście opiekę nad tym Żukiem. Wam pogratulować tego samochodu, że jest nawet jedną rzecz. Przez jakiś czas będziecie mieli najpiękniejszego Żuka z wszystkich straży pożarnych. Postaramy się. Pojazd zastąpił zasłużonego Żuka, który trafił do OSP w Zawadce Brosteckiej, gdzie będzie kontynuował swoją służbę. Mam przyjemność rozmawiać z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej i tutaj takie pytania do przedstawiciela. Jak dawniej wyglądała praca w jednostce? Bo rozumiem, że dawniej nie mieliście takiego wozu. No nie było, ale teraz wypowie się kolega Jasiek. No proszę pana tutaj wejść. Troszkę więcej wie na ten temat. Po długich staraniach wreszcie przyszedł ten umarzony samochód, aby im służył dobrze i sprawował się bardzo dobrze. Będą chłopcy zadowoleni. O, tak powiem, krótko. Dobrze. Może pan opowie coś więcej, jak dawniej wyglądała ta praca w jednostce? No dawniej, wie pani, to tak było. Koń, wóz i motopompa. I jechali na wezwania. A dziś, no to się czasy zmienia, wszystko się zmienia. Czyli mam rozumieć, że otrzymanie tego, tak mogę powiedzieć, wozu, można powiedzieć, że rozszerzy ilość tutaj ochotniczych strażaków? No myślę, że tak. Myślę, że tak. A ilu, ile osób liczy na dzień dzisiejszy? 36 jest. No wszystkich strażaków. Dobrze, w takim razie dziękuję i życzę powodzenia w pracy i oby jak najmniej wyjazdów do pożarów i różnego typu wypadków. Dziękujemy. Dziękuję. Jak twierdzą przedstawiciele obydwu jednostek, taka transakcja ułatwi i poszerzy dotychczasowe wąskie horyzonty pomocy oraz działań w razie zagrożenia. TV Brzostek, które objęło swoim patronatem całe wydarzenie, życzy, by oba pojazdy dobrze służyły i jak najrzadziej wyjeżdżały na różne niebezpieczne akcje.